Asiu, kolejna edycja programu Top Model przed nami. To jest program, który jest uwielbiany przez miliony telewidzów, ale ja się tak zastanawiam, czy ty miałaś kiedyś na przykład taką myśl, że jednak chciałabyś sobie zrobić przerwę od Top Model? Wiesz co, znaczy, nie miałam takiej myśli, ale bym chciała, mam pomysły na inne projekty, co bym też chciała spełnić, bo wiesz, już 12 lat dałam tak naprawdę swoją osobę, cały Maro i do tych uczestników, których mam ogromną pasję dla nich, kocham robić ten program, ale jeszcze teraz mi coraz bardziej brakuje, żeby jeszcze coś tam dodatkowo zrobić i właśnie mam takie dwa programy, co bym chciała, zrobić, co myślę, że też by były super potencjałem, żeby było, jak to się mówi, żeby też dalej taką trend, że pomagamy tutaj, wiesz, uczestnikom, ludziom i że to dalej by było w tą taką, żebym dawała swój experience właśnie dalej, żebym nie odeszła od tej Joanny, co ludzie znają i wiedzą, ale żeby jeszcze dodatkowo coś tam wpadło i fajne takie dwa mam pomysły, to jest jedno takie, co mogę dodać, żebym właśnie mi już coraz bardziej tak pragnę tego, żeby właśnie jeszcze dodatkowo swoje marzenie z tej strony spełnić. Czyli te programy miałyby nieść pomoc ludziom, zwierzętom? Nawet nie pomoc, tylko że myślę, żeby pomogły na przykład ludziom, ale też by pomogło w, jak to się mówi, znaczy nie chcę mówić, że w pomocy, że by pomogło moje marzenie, może z tej strony, że moje marzenie jeszcze spełnić dalej, że wiesz, że 12 sezonów, znaczy 12 lat dałam programowi, 11 lat i, znaczy 12 lat, już mi się tak myli wszystko, 11 sezonów, żebym jeszcze, wiesz, że jeszcze jestem taka thirsty, że głodna, żeby też jako producentka bym chciała też, wiesz, robić w kierunku, żeby swoje projekty też w telewizji widzieć, oprócz Top Model. A trwają już jakieś rozmowy? Bo rozumiem, że to pewnie odbywałoby się w stacji TVN. Te rozmowy powolutku się zaczęły w tamtym, na początku roku, troszkę przez to, że wiesz, nie było tego czasu, żeby usiąść i tak naprawdę na 110% to się angażować, ale teraz już jak wrócę następnym razem, to już będzie bardziej takie konkretne rozmowy. Bo muszę to, wiesz, nieraz się mówi, że chcę to tamto, ale teraz jest taki moment, że chcę i muszę i się nie poddam, aż moje marzenie następne się spełni.